umyk nas różaniec za duch tej pamięci Józefa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca, tego życiela nieba i ziemi i Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, wieczór pod Pontyfem Piłatem, krzyżował do Marii Poczego, wstąpił do piekła, natomiast zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd wrócić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętego obcowania, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi.
między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. O mój Jezu, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i na wieki wieków. O mój Jezu,
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zachowaj nas w Tobie, zachowaj wszystkie dusze do nieba i do Ciebie,
Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Choć smutek zagościł w naszych sercach po odejściu świętej pamięci Józefa, to przychodzimy do naszej parafialnej świątyni, aby podziękować Bogu za dar życia naszego brata. Pragniemy dziękować za wszelkie dobro, jakie dzięki Józefowi otrzymaliśmy, a zwłaszcza za miłość i życzliwość względem najbliższych i przyjaciół. To owoc jego wspólnoty z Bogiem, źródłem miłości i wszelkiego dobra. Dziękujemy Chrystusowi również za jego miłość do każdego człowieka, bowiem On z miłości do nas przyszedł na świat i za nas ofiarował swoje życie na krzyżu, abyśmy mieli je w obfitość. Ufamy i wierzymy, że świętej pamięci Józef uczestniczy w owocach krzyżowej ofiary i jednocześnie prosimy, aby Pan okazał mu miłosierdzie i dał pełny udział w radości nieba. Aby nasza modlitwa była miła Panu, przepraszajmy za nasze grzechy i prośmy o miłosierdzie dla nas. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone. Przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Zapytał: jaki więc chrzest przyjęliście? A oni odpowiedzieli: chrzest Janowy. Powiedział Paweł: Jan udziela chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za Nim idzie, to jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Oto Słowo Boże. Dobra pańskie, będę oglądał w ziemi żyjących.
dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus, teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie uwagę. Ja zwyciężyłem świat. Oto słowo Pańskie. Tak przygotowuje ją na matkę
swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jedyny i niepowtarzalny dotychczas akt stwórczy Boga. Jest matka i jest opiekun dla stworzenia rodziny dla Syna Bożego. Nie wycofuje się ze współpracy matki i mężczyzny do wychowania dziecka, co w sposób naturalny dokonuje się w życiu małżeńskim i rodzinnym. W takiej atmosferze troski Maryi i Józefa dorasta Jezus do samodzielności. Urodzony w ubogiej stajni, uratowany przed śmiercią z ręki Heroda przez ucieczkę do Egiptu, Jezus, wracając do Nazaretu, dochodzi do pełni lat i do samodzielnego decydowania i podejmuje wolę Bożą w trosce o dobro dla ludzkości. Otrzymaną troskę ze strony Maryi i Józefa na boski sposób teraz odwdzięcza i pomnaża. Uzyskane z ich rąk dobro, przejawia się ono w licznych uzdrowieniach, poskramianiu sił przyrody, burzy na morzu, wyrzucaniem złych duchów, panowaniem nad materią, co pokazał w rozmnożeniu chleba i ryb, aby nakarmić rzesze głodnych ludzi, czy wskrzeszając zmarłych. Troskę o dobro drugiego człowieka Jezus w swojej publicznej działalności stawia na pierwszym miejscu. Wierzę, że dobra pańskie będę oglądał w ziemi żyjących. Te dobra dotyczą nie tylko wymiaru doczesnego, jak tu wspomnieliśmy, a więc rzeczy materialnych. Przez liturgię Kościoła poznajemy prawdę o zmartwychwstaniu. Wczoraj przeżywaliśmy prawdę o w niebo wstąpieniu. Nowa rzeczywistość. Wierzę, że dobra pańskie będę oglądał w ziemi żyjących. I znowu poznanie tej prawdy o wartościach duchowych, nadprzyrodzonych jest wielkim dobrem dla nas. Ta prawda o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym była w posłannictwie Jezusa ogromną siłą, bo przecież jako człowiek przeżywał cierpienie, lęk, mając jednak zleconą misję od Ojca, misję odkupienia ludzkości z grzechu pierworodnego. Pamiętamy, jak powiedział Ojcu w Ogrodzie Oliwnym, powiedział Bogu Ojcu: oddal ode mnie ten kielich cierpienia, ale nie moja, ale Twoja wola, niech się spełni. Wczoraj przeżywana prawda o wniebowstąpieniu Jezusa uświadamia nam to wielkie dobro, jakim jest otwarcie nieba dla nas ludzi. Na nowo powracamy do zjednoczenia z Bogiem. Wstępuję do Ojca, aby wam przygotować miejsce w domu Ojca. Sam Jezus zasiada po prawicy Ojca i otrzymuje w nagrodę za zwycięstwo nad szatanem i za otwarcie dla nas ludzi wrót, bramy nieba. Psalmista Dawid, który na 1000 lat przed przyjściem na świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymał od Boga dar widzenia Chrystusa wstępującego do nieba jako zwycięzcę i witanego przez zastępy aniołów
jako zwycięzcę szatana i zwycięzcę nad śmiercią. Przywraca bowiem ludziom nieśmiertelność i przebywanie w domu Ojca na wieczność. Wierzę, że dobra Pańskie będę oglądał w ziemi żyjących. I tu przywołam słowa psalmu Dawidowego, w których mówi o tym uroczystym wkroczeniu Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego do nieba. Tutaj Dawid posługuje się tym ziemskim zwyczajem i przez podobieństwo przenosi go na niebo, jak wraca zwycięski król z wygranej bitwy, z wygranej wojny. Wtedy podnoszą w mieście na wałach obronnych bramy i witają króla. Tak w tym psalmie pisze, ale już o tym powitaniu w niebie. Bramy podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. Bramy podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? To Pan zastępów. On sam królem chwały. Te słowa psalmu Dawidowego mówią o uroczystym powitaniu Jezusa powracającego do Ojca w niebie. W komentarzu do tych słów święty Grzegorz z Nyssy dodaje, że my mamy uczestniczyć w tej chwale zwycięzcy naszego Odkupiciela i podobnie będziemy witani w niebie. Ale zastrzega, że do nieba trzeba dobrze znać drogę i z tej drogi nie zbaczać. Kto może wejść do nieba, pyta święty Grzegorz i odpowiada zgodnie z nauką objawioną przez Boga. Nie możesz wejść na ową górę, tak nazywa niebo, jeśli nie pójdziesz w towarzystwie cnót, mając ręce czyste, nieskalane żadnym złym uczynkiem, będąc czysty w sercu, z duszą nieskierowaną do niczego próżnego i nie knującą przeciw bliźniemu żadnego podstępu. Nagrodą takiego wchodzenia na górę jest błogosławieństwo. Takiemu człowiekowi okazuje Pan miłosierdzie, jakie sobie w niebie zaskarbi. Uczestnicząc w pogrzebie świętej pamięci Józefa, zechciejmy sobie te prawdy uświadomić. Należymy do wybranych, którym dane jest poznać objawione prawdy, tak jak w Starym Testamencie psalmiście Dawidowi. Ale nie tylko cieszymy się, że poznajemy objawione prawdy dotyczące naszego udziału w chwale zmartwychwstałego Chrystusa. Cieszymy się, że Jezus daje nam pomoc przez Komunię Świętą, przez Eucharystię, przez ten pokarm chleba przemienionego w swoje ciało, aby nas wspierać w walce ze złem, bo tylko taką drogą dojdziemy do chwały nieba. Bo przecież tak zapewnia nas zmartwychwstały Chrystus, gdy mówi: wstępuję do Ojca, aby wam przygotować miejsce w niebie. Świętej pamięci Józef znał te prawdy. Chociaż ze względu na stan zdrowia przez wiele miesięcy nie uczestniczył już
na żywo we mszy świętej, to jednak prosił na każdy pierwszy piątek o pokarm dla duszy. Przyjmował komunię świętą, kiedy był czas budowy tej świątyni, to sam czynnie włączał się w budowę i mobilizował także, jak wspominały, swoje dzieci do pomocy w różnych pracach przy kościele. Żył z gospodarstwa, a dorabiał w rejonie dróg wodnych w melioracji. Od 14 lat był wdowcem. Z żoną dali życie pięciorgu dzieciom i dali im utrzymanie i wychowanie. Nie był wolny od cierpienia. Najpierw odjęta mu została jedna noga. Także parę lat spędził na wózku inwalidzkim, a w ostatnim czasie dotknęła go choroba, która doprowadziła do śmierci. W tych wielu przejawach życia czerpał siłę do pokonywania przeciwności, naśladując Jezusa. Ufamy, że został przyjęty jako zwycięzca u bram nieba. Modlimy się o to dla zmarłego Józefa. Wierzę, że dobra Pańskie będę oglądał w ziemi żyjących, a my, ukochani, bądźmy daleko widzący i przewidujący co do naszej przyszłości. I jeszcze raz przypomnijmy sobie wołanie świętego Grzegorza z Nyssy. Nie możesz wejść na ową górę, czyli do nieba, jeśli nie pójdziesz w towarzystwie cnót, mając ręce czyste, nie skalane żadnym złym uczynkiem, będąc czysty w sercu, z duszą nieskierowaną do niczego próżnego i nie knującą przeciw bliźniemu żadnego podstępu. Nagrodą takiego wchodzenia na górę jest błogosławieństwo. Takiemu człowiekowi okazuje Pan miłosierdzie, jak sobie w niebie zaskarbił. Amen. Wysłuchaj naszą modlitwę
i przybądź do nas ze swoją życiodajną łaską, przez Chrystusa, Pana naszego. Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy
ciało moje, które za was będzie wydane. Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Pana naszego. Za zmarłego Józefa zostały zamówione msze święte od córki Marii pierwsze, od syna Kazimierza pierwsze, od syna Andrzeja z żoną dwie msze święte, od syna Jana z rodziną dwie msze święte, od syna Tadeusza z rodziną dwie msze święte, od córki Małgorzaty z rodziną dwie msze święte, od koleżanek i kolegów córki Małgorzaty z fabryki farb i lakierów Śnieżka z działu administracji i ochrony obiektów trzy msze święte, od wnuczki Gabrieli jedna msza, od wnuczka Konrada, od koleżanek z pracy synowej Ewy, od siostry Marii i córki Magdaleny z rodziną w siódmy dzień po śmierci, od siostry Janiny z mężem w 30 dzień po śmierci, od Stanisławy i Stanisława Augustyn z Podola, od wnuczka Krystiana i Joanny, od wnuczki Anny, od sąsiadów syna Andrzeja, Danuty i Tomasza Wrażeń, od wnuczek Moniki, Kingi i Amelii, jedna msza święta, od Zofii Mazur z Korzeniowa, od swatów z Poprowej Woli, Ireny i Kazimierza Zarębę, od rodziny Gilów z Poprowej Woli, od rodziny Lisaków z Nagoszyna, od chrześnicy Renaty Opiela z rodziną, od siostrzenicy Magdaleny Marków z rodziną, od sąsiadów z Podola, od rodziny Doma Rackich z Podola, od wnuczki Kingi z Krzysztofem. Od swatów Janiny i Kazimierza z Kostkowa, z intencji domu pogrzebowego Nadzieja, od kolegów z pracy syna Tadeusza, od Dedyńskich ze Straszęcina, od kolegów z pracy syna Andrzeja firma Sanecki, od Marii i Kazimierza Bonar z rodziną, od Teresy i Stanisława Kołodziej z rodziną, od Danuty i Roberta Walasów z rodziną, od rodziny Matejów z Mokrzca, od Pawła i Alicji Szewc z rodziną, od Małgorzaty Roberta Zaręba z rodziną, od kolegów z pracy syna Kazimierza dwie msze święte, od Małgorzaty i Janusza Rogowskich. Za chwilę dalszy ciąg obrzędów pogrzebowych ze stacją na cmentarzu.
Nasz brat zasnął w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy go miłosierdziu Bożemu. Prośmy, aby Józef, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały.
Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Józefa i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszym bratem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech aniołowie zawiodą się do raju, a gdy tam przybędziesz, nie przyjmą cię we wszechnicy i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego. Chmury bywa niebieskie, niech na ciebie podejmą i z Chrystusem miej radość wieczną w krainie życia. Oplątły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka. Ale wezwałem imienia Pana, Panie ratuj moje życie. W krainie życia będę widział Boga. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a On mnie wybawił. W krainie życia będę widział Boga. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. A światłość wieku i sto, niechaj mu świeci, a światłość wieku i sto, niechaj mu świeci. Wieczne odpoczywanie, czas mu dać, Panie, Panie, racz mu dać, Panie, Panie.
wiekuista, niechaj mu świeci. Wróć duszo moja do swego spokoju, bo Pan dobrociwie świadczył. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących. W krainie życia będę widział Boga. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem, każdy człowiek jest kłamcą. W krainie życia będę widział Boga. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne dać Panie, a światłość wieku nisko, niechaj mu świeci. A światłość wieku nisko, niechaj mu świeci. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Wypełnimy śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. W
krainie życia będę widział Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W krainie życia będę widział Boga. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, modlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Lazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Józefa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie wierzbowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posiadałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Józefa. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju swoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia.
Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym, żyj w pokoju. W imieniu rodziny zmarłego chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestniczącym w uroczystości pogrzebowej świętej pamięci Józefa. Bóg zapłać. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała. Na podobieństwo swojego ciała uwielbionego ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza wita. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, na tym łez padone. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, o tym wygnaniu nam pokaż. O łaska, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Józefa zmarłych, spoczywających na tym cmentarzu w obrębie naszej parafii, cmentarza, ale wiesz, pojedynczo, ale spoczywających po wojnie w różnych miejscach, w polach, w lasach, z tych parafii, z których tutaj przybyliśmy, zmarłych. Macie swoich prawnych bliskich. Podnów moją modlitwę Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pani Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. A słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, rażować serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, zostali doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Odśpiewamy 3 razy wieczne odpoczywanie, 2 razy za zmarłego Józefa, 3 raz za wiernych zmarłych, wyślij mnogi. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać, Panie, a światłość biegu i sam niechaj mu świeci. A światłość biegu i sam niechaj mu świeci. Panie, racz mu dać,
Panie. Amen.